Witajcie, dzisiaj przygotowuję schab pieczony z majonezem i warzywami. Jest on bardzo delikatny, mięciutki. No to zaczynamy. Schab myję, ja kupiłam już gotowy, pokrojony. Rozbijam go, aby był później po wypieczeniu delikatniejszy. Doprawiam solą, pieprzem, a także przyprawą typu warzywko. Jeżeli chcecie, aby dokładniej rozprowadzić przyprawy, to poza tym, że wklepuję je w mięso, to później kładę jedno na drugim. No i dzięki temu troszeczkę tych przypraw przeniosę na tył mięsa. Na patelni rozgrzałam 2 łyżki oliwy z oliwek, przekładam na to nasz schab i smażę około 30 sekund z każdej strony. Chodzi tylko o to, aby się ściął i był biały. Jak już nabierze tego koloru, którego oczekujemy, to przełożę go do naczynia żaroodpornego wyłożonego folią aluminiową. Tak jak widzicie, wszystko ląduje w naczyniu. I tak postępuję z całym schabem. Następnie rozkładam go właśnie w tym naczyniu, w tej folii. Piekarnik już rozgrzewam do 200 stopni. Polewam mięso ketchupem. Wychodzi na to około 5 łyżek. On dodatkowo nawilży to mięso. Na to kładę pokrojoną połówkę czerwonej cebuli. Pokroiłam ją w piórka. I teraz będziemy nakładać warzywa. Jeżeli nie chcecie, aby były chrupiące, ponieważ przez ten czas one nie zrobią się miękkie, to możecie je zetrzeć na tarce. Wykładam pietruszkę. Na pietruszkę nakładam 5 łyżek majonezu, które rozsmaruję dokładnie po pietruszce. Jeszcze na majonez dam odrobinę pieprzu, tak dla smaku. No i na wierzch położę marchewkę, którą również możecie zetrzeć, jeżeli wolicie, aby danie było bardziej miękkie. Tak przygotowane danie muszę przykryć nadmiarem folii, żeby mi się dokładniej w tej folii wypiekło i piekę 30-40 minut w 200 stopniach aż do miękkości mięsa. Tak się prezentuje, ja podaję je z kluskami, ziemniakami lub kaszami, a po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblog.com. Życzymy smacznego, zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!